Tak, pokazaliśmy, że jesteśmy mistrzami Polski i tak naprawdę przy wyniku 1-0, 3-2-1 graliśmy dalej swoje konsekwentnie i po prostu doprowadziliśmy do tego, że wygraliśmy mecz 3-2. No, mamy dużą kadrę i też wyrównaną, więc trener też dał pograć innym zawodnikom. Udało mi się wejść na bodajże 10 minut. Cieszę się z tego, że mogłem pomóc, bo to najważniejsze. Strzeliłem bramkę, która daje nam zwycięstwo, ale wiadomo, jeszcze jest mecz rewanżowy, więc no, tak naprawdę jeszcze wszystko jest możliwe. Tak, fajnie, że takie akcje są, którym właśnie dzieciaki ze szkół przyjeżdżają i nas dopingują. Fajnie, jakby takie akcje też były na meczach ligowych, a nie tylko pucharowych.